Idą wybory, mamy zaraz zimę. Zobaczymy, czy ta zima będzie, bo moim zdaniem wyniki wyborów będą zależały od tego, czy ta zima będzie mroźna, czy nie będzie mroźna. Bo nie ma węgla, węgiel jest drogi, są podwyżki prądu. Teraz słyszymy o elektrowni atomowej, która już jest budowana, znaczy teraz jest nowa. A pan mi przypomni, od kiedy są te plany elektrowni atomowej? Cóż No, tam gdzieś. 2010 rok powstała spółka PGE EJ1. Ile pieniędzy oni tam już sobie zarobili, a nie było żadnej elektrowni? 500 milionów. 500 milionów złotych było wydane w tym czasie na te wszystkie zarządy, które tam były. I one oczywiście w 12 lat doprowadziły do tego, że jest wstępna decyzja co do lokalizacji. Tak? Także dosyć długo trwa ten proces. To Tylko za problemem. mojego życia może powstanie ta elektrownia, Tak, idąc takim że gdyby tempem. zaczęła być budowana teraz, to powstałaby w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Ale problem jest taki, że znowuż Prawo i Sprawiedliwość obtrąbiło sukces. My się z tego sukcesu cieszyliśmy, bo uważaliśmy od zawsze, że w Polsce powinny powstać elektrownie jądrowe. A teraz wychodzą szczegóły i się okazuje, że tam nic nie jest dogadane. I no, to jest jednak takie typowo pisowskie, tylko że w tym jednym przypadku akurat, w związku z tym, że ja bardzo chciałbym, żeby te elektrownie jądrowe w Polsce powstały, szczególnie, że jedna z nich powstanie dosłownie pół godziny jazdy samochodem ode mnie z domu, to naprawdę bardzo chciałbym, żeby te elektrownie powstały. To tutaj trzymałem kciuki i nawet mam taką wypowiedź sprzed tygodnia, gdzie mówiłem, że to może być przypadkiem, ta elektrownia jądrowa to może być jedyna rzecz, jaką ten rząd zrobi dobrze przez te 8 lat. Przy dziesiątkach, setkach naprawdę tragicznych, złych decyzji dla całej Polski, tak ta jedna będzie dobra. Problem polega na tym, że właśnie się okazuje, że może się za chwilkę wszystko zawalić. No takie to będzie troszkę przykre, jeżeli tak to się skończy. Właśnie zastanawia mnie to, że wszystkie ugrupowania w Sejmie, oprócz chyba Wiosny, są za elektrownią atomową, a w Polsce dalej elektrowni atomowej nie ma. Każdy o tej elektrowni mówi i jedynie na tych No rozmowach tak, się ale to wszystko kończy. przez 8 lat rządzi Prawo i Sprawiedliwość, tak? To jeszcze też No trzeba a przez wziąć pod poprzednie uwagę. 8 lat rządziła Więc Platforma, no i tak, żadnej. tylko no i Platforma zaczęła ten proces. Platforma zaczęła ten proces i oczywiście ten proces mógł iść szybciej, no ale jednak to Prawo i Sprawiedliwość rządzi ostatnie 8 lat, więc zakładając, że jednak każdemu na tym zależało, no to Prawo i Sprawiedliwości powinno zależeć najbardziej. Tymczasem tam pieniądze były topione na przykład w CPK, które najprawdopodobniej nigdy nie powstanie. Więc Właśnie, o co chodzi z tym CPK? Bo gdzieś właśnie były o co informacje, chodzi? No po prostu sobie szybko policzyli panowie, że nie mają na że to tego teraz schronu dla Żydów nie środków. opłaca się budować. Też. Nie, sytuacja jest taka, że nie będzie tego CPK najprawdopodobniej, natomiast polityczna decyzja padła pewnie taka, że dobrną do końca tej kadencji, następnie Tusk przejmie władzę i zamknie to CPK i wtedy będą walili w tego Tuska, że oni to chcieli CPK, a Tusk to chce tylko, żeby takie coś było w Berlinie. Tymczasem oni doskonale wiedzą, że ten projekt po prostu nie wyjdzie, a poza tym wiedzą, że nie mają na to pieniędzy. Gdy mówimy o jakiejś liście priorytetów, no to zdecydowanie priorytetowym projektem jest elektrownia jądrowa, a elektrownia jądrowa to są no dziesiątki miliardów złotych, tak? Nawet setki, gdy mówimy o wszystkich trzech elektrowniach, które mają powstać. No i te pieniądze muszą skądś się wziąć. Budżetu państwa na to nie stać. Więc pytanie, jak będzie wyglądało partnerstwo z tymi państwami, które będą budowały nam te elektrownie jądrowe, bo przecież my nie mamy własnej technologii, tylko możemy skorzystać z technologii amerykańskiej, francuskiej, koreańskiej. I ze wszystkimi trzema ścieżkami trwają w tym momencie negocjacje. Na początku został odtrąbiony wielki sukces zakończenia procesu negocjacyjnego z Amerykanami, a teraz się okazuje, że nic nie dogadali. Więc tam wszystko jest jeszcze troszkę płynne, ale rzeczywiście no, dyskusja jest oczywiście tu również zawsze o pieniądzach. I to, że jest dyskusja o pieniądzach, no, sprawia, że rząd ma problem, bo jeżeli chce chociaż rozpocząć ten proces, to musi gdzieś znaleźć te pieniądze, nie da się ich dodrukować w takiej skali. No i dlatego pierwsza rzecz, która poleci, to jest kompletnie zbędny wydatek w chwili, gdy nie mamy tych pieniędzy, bo gdybyśmy je mieli, no to moglibyśmy o tym się zastanawiać. Natomiast w związku z tym, że ich nie mamy, no to takie właśnie CPK. A poza tym ta śmieszna zapowiedź z wczoraj, że każde ministerstwo ma okroić swój budżet o 5%.
poza Ministerstwem Obrony i Ministerstwem Spraw Społecznych, czyli tymi dwoma ministerstwami, które najwięcej wywalają pieniędzy właśnie. I te ograniczenie o 5% każdego ministerstwa, ile by gdzieś przyniosło To nie wiem, pieniędzy? to jest tam no, kilkadziesiąt miliardów, ale no, to jest śmieszne. No, Trzeba podatek wprowadzić. Ja idąc z tokiem rozumowania rządu, jakiś podatek by na pewno zadziałał. No tak. Nie no, jeżeli chcemy rzeczywiście ograniczyć wydatki budżetowe, to należy zacząć od tego, że trzeba pewne ministerstwa zlikwidować. Jeżeli chcemy pieniądze gdzieś znaleźć, to należy zacząć od tego, że należy wrócić do procesu prywatyzacji spółek Skarbu Państwa. Możemy zacząć od tych mniej ważnych. To ja wczoraj w Polsacie mówiłem, że nadal nie rozumiem. Nikt mi nie jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego państwo potrzebuje stadninę koni, fabrykę butów czy sieć pól kempingowych. Najlepsze były fabryki chyba masek, gdzie praktycznie chyba te maski nawet z tej fabryki nie wyszły. A tak, zostały. Ale to było tam, to było tymczasowe, tak? Nie istnieje taka spółka konkretna, która robi tylko maski, no to, ale istnieje za to spółka państwowa, gdzie jakiś pisowski nominat jest prezesem, która produkuje buty. Tak? I no, nie jestem w stanie tego zrozumieć, nikt mi nie jest w stanie tego mnie przekonać co do tego, może że państwo musi produkować buty. Może ta firma zaopatrza butik w Sejmie? Nie, no nie, właśnie no, nie, no mówię, nie ma takiej, ja rozumiem, że dyskusja prędzej czy później zejdzie zawsze na to, czy należy sprywatyzować, czy nie Orlen, ale i wiem, że to jest trudna dyskusja i wiem, że nie wszyscy byliby na to chętni i jasne, jestem w stanie to zrozumieć, ale spółek Skarbu Państwa jest ponad 500. Jak się spojrzy na tę listę, to myślę, że spokojnie z połowę można by sprzedać, a to byłby ogromny zysk dla budżetu, ogromna oszczędność. Tylko nikt nie chce tego robić, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów z hasłem wystarczy nie kraść. I to hasło jest prawidłowe, to znaczy po co kraść, jak można się obstawić na stanowiskach prezesów, wiceprezesów, dyrektorów działów do spraw zamawiania papieru w spółkach Skarbu Państwa za wysokie pensje. Nie ma sensu kraść, to się legalnie dostaje te pieniądze wtedy. A że te spółki zysku przynosić nie muszą, bo to są spółki Skarbu Państwa, no to jest inna sprawa, tak? One sobie zawsze poradzą. A to, że te spółki, niektóre z nich, te strategiczne tak zwane, przynoszą teraz rekordowe zyski, no to też wynika z czegoś, bo te strategiczne spółki Skarbu Państwa mają zyski tylko wtedy, kiedy zdzierają z Polaków pieniądze, bo przecież Polacy im pieniądze dają regularnie, obowiązkowo. Więc zyski tych spółek rekordowe to nie jest nasz sukces, to jest nasza bieda. Więc to też trzeba sobie wszystko brać pod uwagę. Prawo i Sprawiedliwość wyhamowało całkowicie proces prywatyzacyjny, który sobie szedł kroczek po kroczku ładnie za wszystkich rządów, od kiedy decyzja prywatyzacyjna została podjęta. I nawet to pierwsze Prawo i Sprawiedliwość, to w latach 2005-2007, również brało udział w tym procesie prywatyzacyjnym. Troszkę wolniej niż pozostali, ale jednak. Natomiast w momencie, gdy teraz Prawo i Sprawiedliwość objęło władzę w 2015, proces ten został całkowicie wyhamowany, ponieważ trzeba było się poobsadzać na tych stanowiskach.